Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Hearts of Iron 3 jako Wielka Brytania. No i dzisiaj prawdopodobnie będzie już wojna, tak mi się wydaje. Tylko mam takie wrażenie, że jestem kompletnie do tej wojny nieprzygotowany. Dlatego prawdopodobnie naszym głównym celem będzie tutaj zajęcie Królewca i później się chyba wycofamy, no bo co, Polski raczej nie obronimy. Tutaj jeszcze prosiliście mnie, żebym sobie to pozmieniał, żebym tutaj zmienił granicę troszeczkę. No powiem wam, że nie wiem, czy ja chcę to robić w tym momencie. Znaczy, mógłbym, ale mi się nie chce szukać żadnego tam cheatu, który by mi przekazał to. Dlatego zrobimy to może poza kamerą, a dzisiaj po prostu sobie ogarniemy kilka tutaj rzeczy. Więc tak, mam na pewno nowe decyzje, właściwie jedną decyzję, którą mogę sobie odpalić. Więc to sobie zrobimy. Albo i nie. Zmotoryzowany korpus. Waldershot. 10 manpowera to nie jest jakoś dużo. Dobra, kliknę to. Nie potrzebuję chyba. O mój Boże, co tu się porobiło. Dobra, mamy te pomocnicze. A, pisaliście mi, że to dobrze wsadzić sobie do floty. Do floty, słuchajcie, z transporterami. Więc ja muszę teraz sobie taką flotę ze transporterami znaleźć. Nie wiem, gdzie one stoją. Prawdopodobnie gdzieś tutaj na Litwie mogą stać. Albo i nie. Fucking shit. Dobra, czekajcie. Szukamy w takim razie. Tutaj mamy jakieś transporty. O, dobra. A, no to może sobie znajdziemy po prostu na tej liście i to by było tyle. Tutaj są dwa tylko. Widzę, że mi trochę ukrócili ilość tych statków. I ich za dużo nie mam. Jakimś cudem, więc wsadzę je na razie wszystkie do tych transportów, a później się dopiero zobaczy, gdzie mogę je przydzielić. W ogóle muszę nabudować transportowców, bo widzę, że tutaj będzie strasznie, strasznie ciężko. Gdzie ja to mogę wstawić? A dobra, tutaj niech sobie stoją. Teraz tak, zajęliśmy Irlandię, więc możemy sobie te jednostki stąd też zabrać. Tylko teraz pytanie, gdzie te transportery stacjonuję, bo to jest ważna rzecz. Bo jeszcze jedna taka dywizja, czy też brygada zmotoryzowana byłaby mi bardzo potrzebna gdzieś tam w Polsce. Ech, a ja szukam transportowców, nie tych. Nope. Chociaż tutaj mam jakieś cztery inne, nie, to są torpedy. Tu są transportery. Co one robią w Indiach? Dobra, niech będzie, że z Indii sobie przypłyną. Do tej mojej nieszczęsnej Irlandii. Może to coś da. I w ogóle w produkcji sobie wrzucę od razu kilka też transportowców, bo widzę, że tutaj będzie ciężko. Tylko gdzie one są? Tutaj. Zrobimy ich z 6 powiedzmy. Myślę, że 6 na razie będzie dobrym pomysłem. Do tego mogę jeszcze dorzucić. Co jeszcze mogę dorzucić? Nie wiem. No nic. W takim razie to na razie sobie zostawię i zobaczymy, jak gdzie te transportowce moje tutaj gdzieś przebywają. Może ja mam tutaj gdzieś w Gdańsku, w Gdyni, nie? Nope. To teraz się tak zastanawiam, gdzie ja mam najbliższe miejsce, z którego mógłbym zaatakować. Aha, prosiliście mnie też, żebym zostawił troszeczkę jednostek w Gdańsku albo w Gdyni. Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł. Tyle, że tak, tutaj mamy... dywizje troszeczkę widzę umocnione i będzie ciężko, więc może te czołgi 3, nie, może nie, czołgi to pojadą na Królewiec, bo będzie szybciej, wtedy odetniemy im źródło zapasów, w takim razie te dywizje powiedzmy, o, te wszystkie niech pójdą sobie tu, nie wiem, czy tu będą miały zapasy w sumie, ale niech sobie idą. Tutaj mamy w takim razie cały korpus dodatkowo. Myślę, że Polacy nam będą wdzięczni. Chociaż tego nie wiadomo tak do końca, bo tutaj różne rzeczy się zdarzają. Dobra, gdzie mam te transportery do cholery? Aż nie czuję, jak rymuję. Miny, transport indyjski jakiś, coś tam. O mój Boże, co tu się dzieje? Lotniskowce. Naprawdę mi zatopili? Przecież nie miałem wojny chyba z nikim, żeby mi zatopili. Lekkie krążowniki, o, tutaj mamy jakieś transportery, które też mi się przydadzą na pewno. Tak więc was przebazujemy sobie też tu.
Puścimy czas może szybciej troszeczkę. Nie ma co tam się zastanawiać. Jeszcze patrzę, czy wszystkie tutaj moje statystyki są na dobrym poziomie. No na razie chyba nie chcę szpiegów. Tak mi się wydaje. Na szczęście mamy dużo surowców, więc to jest jakiś na pewno plusik tego wszystkiego. Was oczywiście wszystkich nie przetransportujemy. Muszę was transportować pojedynczo, nie wiem dlaczego. Już nie tak musiało być. Dobra, więc wy sobie też przetransportujcie się tutaj. O Boże! Transporty. Za kilka miesięcy wybuchnie wojna, więc musimy sobie jednak tutaj jakoś zacząć radzić. Czekam, aż tutaj wszystko mi przepłynie. Widzę, że mam znowu technologię do przodu. O mój Boże. Co tym razem? Defensywne pozycje, czy właściwie design ich. No, mam sporo tego. Albo ja w oficerów ładuję. Dobra, to wiecie co, to może oficerów już tyle nie będę potrzebował. 1,28 zostawmy, do dyplomacji zostawmy to 6 konieczne. Do szpiegów to nie musimy dawać nic praktycznie, bo ich nie potrzebuję. I co, i tyle? I tyle. I teraz mogę dodać więcej technologii, słuchajcie. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz. 39 mamy, więc mogę sobie... A czemu ja tego nie robię? To jest bardzo ważna technologia. Musiałem przegapić. Tak, czego potrzebuję? Nie potrzebuję tutaj surowców na 3... A na 40 mogę sobie odpalić, co mi tam szkodzi. Z tego już nic więcej bym nie chciał. Tutaj na 39... No, przydałoby się już te technologie zacząć tutaj ogarniać. To jest tego tak dużo, że nie wiem, o co chodzi w ogóle. Motoryzacja kawalerii. Nie wiem, czy mam kawalerię. Inżynierów bym chciał. Coś jeszcze? Może z artylerii coś? 39, to by mi się przydało. Przeciwlotnicze tak nie bardzo mi są potrzebne chyba. To jest ciekawa rzecz. To też sobie może zbadam, ile mamy już. 45 na 45, 11, więc jeszcze jedną rzecz możemy sobie dorzucić. I będzie to może coś związanego z samolotami. Na przykład prototypy. A niech będą prototypy. Odpalimy sobie te trzy technologie. Może dojdziemy do helikopterów w 45. Może... O, to by mi się przydało. Dobra. RPA mnie prosi o przemarsz wojsk tak zwany. Druga opancerzona tutaj znowu dywizja. Możemy sobie ją spokojnie tutaj przerzucić. Nawet tutaj te jednostki, te moje wszystkie transportery sobie powoli płyną, więc oczywiście musimy poczekać, aż to się wszystko zakończy. Mam nadzieję, że nie skasują mi ich Niemcy wszystkich. Tak więc zapraszam was z powrotem do tej nieszczęsnej Irlandii. O, gdzie te moje statki, które płyną z tych Indii? Gdzieś tutaj? Jeszcze nie? O, może tu? Nie, tutaj są inne rzeczy. Garnizony, miny, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że dopłyną tam przed wojną, bo wtedy połączyłbym sobie te wszystkie moje transportowce i mam nadzieję, że to by mi pomogło znacznie. A ja ciągle czuję, że nie mam za bardzo jednostek i to mnie bardzo martwi, ale myślę, że jak sobie wojna będzie trwała, to mi też skoczy troszeczkę przemysł. I myślę, że sobie poradzimy. Jak tam z zapasami stoicie, chłopaki? Wygląda na to, że jesteśmy zaopatrzeni. To jest dobrą rzeczą na pewno. I tak, chronimy sobie Gdyni. Prawdopodobnie nic to nie da, ale zawsze coś. Mam nadzieję też, że Elbląg tutaj i te wszystkie prowincje na północy Polski zostaną przez te brygady polskie jakoś tam ochronione, a ja spróbuję zrobić szybki marsz na Królewiec i później może się uda coś tutaj jeszcze ogarnąć. Taki jest mój plan. Niemniej jednak mamy dopiero 3 maja, więc
zanim to nastąpi, to tutaj troszeczkę czasu jednak minie. Cholera. Reorganizacja ministerstwa. Na co ja bym chciał się teraz nastawić? Decent, nie. Nie chcę. Mamy 40% na wzrost wsparcia partii. A tutaj mamy natomiast 40% szans na wzrost leadershipu. Ale zrobię chyba... Chyba sobie zrobię... To. Dobra. Niechaj mi tam będzie. Znowu mamy kolejną dywizję z opancerzoną, więc ją sobie też wrzucimy tutaj. Tutaj widzę, że mamy też dużo jednostek, które oczywiście jak najszybciej sobie postaram się... A możemy to połączyć w takim razie. Jak najszybciej postaram się oczywiście do tej Polski tam dostarczyć. I zobaczymy, jak ta wojna nam będzie przebiegała. Pyk, pyk. O, możemy robić teraz spadochroniarzy. Odpalimy sobie czwarty poziom linii kolejowych. Te statki tam dopłyną do tej nieszczęsnej... do nieszczęsnego Memelu, który w sumie jest prowincją bardzo chcianą przez Niemców. Na szczęście ich nie dostali, czy właściwie jej nie dostali, więc to jest dobra wiadomość, przynajmniej dla nas. Garnizonów stąd nie chcę. Ten garnizon będzie walczył z buntownikami w Irlandii, a ja oczywiście się przetransportuję teraz tu i zabierzemy większość jednostek, które tutaj stacjonują. Tutaj mamy same korpusy, więc z tymi jednostkami raczej nie powalczymy. Tutaj mamy też za dwie wartościowe. No może trzy. A gdzie ten statek? Czy byście już dopłynęli? Powinniście przynajmniej. Takie jest założenie. O, pyk. 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 Możemy transportować trzy ciężkie jednostki. No dobra, niech tak będzie w takim razie. Też wiecie co, wy to możecie do Gdańska w sumie popłynąć. I z Gdańska weźmiemy ich na dwie strony. Mam nadzieję, że w Elblągu nie będzie za dużo jednostek. Nie będą tutaj się toczyły jakieś bardzo, bardzo poważne bitwy. Tutaj jest lotnisko, które też warto przejąć. W sumie jest kilka lotnisk, które warto przejąć. Dobra, wywracajcie. Zabieracie, chłopaki, kolejne jednostki. Tym razem z tego samego portu, aczkolwiek ich będzie... A, tyle samo w sumie liczebnościowo, ale będą lżejsze, więc tak, wejdą wszystkie. Co to jakieś hałasy za mną się tam odbywają? Przepłynęli, mam nadzieję, już. Pyk. To was wrzucimy... Was, słuchajcie, wrzucimy też tutaj do Gdańska, aczkolwiek wy to akurat przejdziecie sobie gdzieś tutaj na południe tego obwodu. Mam nadzieję, że sobie jakoś tutaj skasujemy kilka jednostek niemieckich. Na pewno osłabione Niemcy to przyjazne dla nas Niemcy, więc technologia do przodu. Nawet dwie. Silniki spalinowe, właściwie na benzynę i amunicja. I pewnie teraz mamy nową technologię, którą możemy sobie odblokować. Prototypy. W takim razie zakończymy też to. Właściwie rozpoczniemy to. No samoloty to przydadzą nam się na pewno. Trzeba w to pójść, bo nie robiłem tego wcześniej niestety. Skupiałem się bardziej chyba na statkach. Albo nawet nie. Właśnie no, niektóre tutaj mi się badają, więc... Transportowce, silniki. To mi się też przyda, to też mogę odpalić. I tak, mamy kolejne jednostki, które bardzo chętnie przywitamy w Polsce. Polska musi być bezpieczna, pewnie nie będzie, ale zawsze coś. Zawsze coś, dobra, więc tutaj was też wrzucimy. Wy też możecie tutaj przejść. Te jednostki stąd też tutaj wrzucę. Pyk, pyk, pyk. I to by było chyba tyle. Więcej tutaj rzeczy nie widzę niestety, które są jakoś dobrze
na tyle dobrze zorganizowane, że będą miały szansę powalczyć. Lekkie krążowniki, transportowce, o, to mi się bardzo przyda. No właśnie, to jest ta chyba flota, której nie widziałem i której szukałem. Więc zróbmy sobie to w ten sposób. Was zapakujemy, albo i nie. Dobra, zapakujemy was tu. W takim razie więcej jednostek zapraszam do Gdańska. Oczywiście większość z tych jednostek sobie pójdzie gdzieś tam na południe. Gdzieś, gdzie jest mało jednostek polskich, na przykład tu. Czekam w takim razie na resztę, która dopłynie do któregoś z tego portu. Gdzieś tu. I ile was mogę zabrać, słuchajcie? No może bez garnizonu też. Ale chyba nie dopłynęli jeszcze. Takie mam wrażenie. Poczekajmy chwilkę. Mam nadzieję, że ich stąd zabrałem. Że nie stoją, nie stoją, dobra. Więc wy sobie płyniecie tu, a te miny stoją tu i nic się nigdzie nie dzieje. No to cudownie po prostu. Po prostu cudownie. No dobra, cztery jednostki, zawsze coś. A, też do Gdańska. Przynajmniej Gdańsk będzie tutaj ochroniony. Spoko. Minus 2 IC, ale 15% organizacji. Czy ja chcę wysyłać kobiety do samolotów, żeby walczyły? A, dobra. Patrzę też, gdzie są ważne punkty. Ciągle się obawiam interwencji Związku Radzieckiego, która raczej nastąpi. I Polacy, jak widzicie, też są obstawieni na tym froncie. No ale raczej nie mają szans tutaj z Węgrami, którzy się obstawili po kilka jednostek na prowincję, a Polacy mają po jednej, więc to raczej nie będzie dobra obrona. Ale zrobimy co w naszej mocy, żeby zdobyć chociaż królewiec, żeby mieć taką propagandową jakąś wieść dla naszych współtowarzyszy wojny. Dobra, garnizonu nie chcę, tego nie chcę. Mój Boże. IC minus 2%. Ale co mi to da? Niech nie walczą. Niechaj nie walczą, szkoda ich życia. Nie ma tu statku, do którego mógłbym to załadować, naprawdę. O mój Boże. Pyk, pyk, pyk. No nic, czekamy w takim razie. Myślę, że one mogą być tu. Tak jak myślałem. Dokładnie tak jak myślałem. Więc tak, przebazujcie się. Ostatni transport chyba w tym momencie będzie leciał. Mamy też piechotę morską, która by mi się przydała do desantu, ale boję się trochę niemieckiej floty. Ale nie mówię, że tego nie zrobimy. Mamy jeszcze 2 miesiące do wojny. Marian Rejewski. No proszę. Tyle, czy to nie jest troszeczkę za wcześnie? Tak mi się wydaje, że jest za wcześnie. No nic. Spoko. Wojna jest już w przededniu wybuchu. Więc myślę, że tutaj możemy sobie zostawić te czołgi. Tą piechotę to ja sobie też gdzieś rozmieszczę. Na przykład wrzucimy was tu. Zostanie tutaj jeszcze kilka jednostek. To te powiedzmy wrzucimy sobie tu. Dobra, i tak będzie wyglądała nasza obrona w tym miejscu. Nie wiem, czy będzie skuteczna, czy też nie, aczkolwiek jestem dobrej myśli. Chociaż pewnie i tak nie będzie. No nic. Okej, ostatni transport. Prawdopodobnie tak, tylko teraz pytanie, czy ja wiem, gdzie ja chciałbym uderzyć tymi jednostkami na Niemców. Prawdopodobnie będzie to znowu gdzieś tutaj. No nic. Przebazujmy się. Jeszcze popłyniemy po tą flotę. Znaczy z tą flotą popłyniemy po nasze jednostki piechoty morskiej i ta piechota morska będzie przeprowadzała tak zwany desant na gdzieś tam na wybrzeża Królewca. Tu mam jeszcze jakąś.
Dwie jednostki to jest troszeczkę mało. Więcej ich tutaj niestety nie widzę, więc będziemy musieli sobie poradzić z tym, co mamy. Wyspecjalizowana lekka piechota, to was też możemy tutaj wrzucić. A was też w sumie. Wiem, że to są w ogóle jednostki nie z tego dowództwa, no ale trzeba sobie radzić, jeśli chcemy ochronić troszeczkę Polskę, a przynajmniej przedłużyć jej egzystencję. No to myślę, że tak to właśnie będzie wyglądało. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakieś rezerwy, ale myślę, że one się przydadzą w domu. No do Francji raczej na razie nie będę wysyłał pomocy. Francja i tak pewnie upadnie. Dobra. Zostanie nam miesiąc do wojny. A ja się będę z wami już powoli żegnał, także... cóż, dzisiaj niestety wojny nam się jeszcze nie udało tutaj stworzyć, ale myślę, że w następnym odcinku już spokojnie będzie rozpoczęcie działań wojennych. Więc tak, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam też na swojego Facebooka, do którego link macie w opisie filmu. No i w sumie możecie sobie kliknąć zaraz na tym takim wielkim ekranie końcowym. Linki też są już tam powstawiane, więc zapraszam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!